my! Kuba. Nie chcę. Bez kamery, bez kamery. To jest sobie prywatność, proszę pana, także proszę bez kamery. Jesteś tak pod światło, że i tak cię nie widać, wiesz? Nie wiadomo kim. To widzisz? Kim jesteś? Człowiek z widmą. Nie, bo chciałem wyjaśnić, jak to się stało, że na zdjęciu, które ci wczoraj zrobił Seba, wyglądasz nawet na sympatycznego. No. Wiecie, że zdarza się czasami. Jeszcze siódmy dzień obozu, także wiesz, trzeba być uśmiechniętym. Słuchajcie, jedziemy po całej sali, poruszamy się, jedziemy tak, poruszamy sobie piłeczki, krzyżnie i poruszamy się, rozgrywamy się. Cały czas powoli, nogi cały czas na ziemi. O, musi być taki nacisk, żeby utrzymać cały czas biodra w linii. Hop! I trzymamy linię. O, właśnie. Trzymaj. I ostatni raz odbijamy piłeczkę teraz. Jeszcze 5 sekund. Trzymaj. Hop! Panie trenerze, za nami tydzień obozu, w zasadzie ósmy dzień obozu przygotowawczego we Wronkach. Jak trener postrzega tą pracę, którą do tej pory wykonywaliśmy? Po dwa, czasem trzy treningi dziennie, luźniejsza niedziela, jeden sparing za nami, w którym wynik chyba nie najważniejszy. Jak trener postrzega ten miniony tydzień na obozie? Nie wiem, bez dwóch zdań był to ciężki tydzień. Do końca zostało nam kilka dni, ale przed nami jeszcze parę treningów, które też nie będą lekkie. Oczywiście, że my chcemy w tych sparingach, które były za nami i jeszcze przed nami, my chcemy grać o wynik, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest moment, w którym ta nasza forma będzie najwyższa. Po tej pracy, którą tutaj do tej pory wykonaliśmy, ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że to zmęczenie jest bardzo duże, ale po to tutaj przyjechaliśmy. Mamy doskonałe warunki, aby popracować, potrenować, ale też bardzo dobre warunki do wypoczynku. Łeko koter! Co się patrzysz? Zaczynamy z tym spokojnie. Idziemy tutaj, też. Delikatnie uszy rozkręcać, porozkręcać, porządnie nogi. Czas strasznie szybko leci, bo tak naprawdę jak wrócimy do Szczecina, to będzie tydzień do ligi, tydzień do meczu z Wisłą Kraków. Za chwilę po prostu zaczynamy ligę. Te wszystkie przygotowania się skończą, wejdziemy w cykl meczowy. No tak, dokładnie. Może nie tydzień, ale gdy przyjedziemy do Szczecina, to będzie to ten mikrocykl tygodniowy już taki pod ligę, więc minie szybko ten tydzień na pewno, a następny to już jest, myślami jesteśmy przy meczu w Krakowie, także nie było dużo czasu, ale myślę, że to, co gdzieś tam zaplanowaliśmy, realizujemy i nic nie stanęło nam na przeszkodzie, więc jest tam dobre myśli. Witam Państwa bardzo serdecznie, jesteśmy z Robertem Obstem. Dzień dobry. Jest z nami Kuba Czerwiński. Witaj, Kuba. Można oddychać. Co masz nam miłego do powiedzenia? Miłego? Do ciebie? Nic. Do nas. Do telewizji. Do miłego. Miło, jak to oglądasz, to się dobrze poczuć. Pozdrowienia dla Miłosza. A oto nie, bardzo nie, zacięty pojedynek nie, między Arturem Bańko i Daniel Strzelbą Strzeleckim. Artur! Strzelbix. Pomachaj do kamery. Cześć. Brawo, Kieruś, ale ci zagrałem, co?
Ale jest bliżej. Prawo? Fantastyczna ciocia. Jeszcze. Nazwiskami proszę. Bez nazwisk. O! To? To? A jest jeszcze bliższy. Kaj, ty lecisz? O! Kaj, ty tam kręcisz. I cię przebierz. No, nudzi mi się. Już, sekundę, bo tak? Nic ciekawego się nie nagrało na tej kamerze. O, jest z nami Kamil Drygas. Witaj, Kamil. Powiedz nam coś ciekawego. Powiedz nam coś ciekawego do kamery. Nie, no ja tak sobie kręcę, wiesz. Podejdź tam, wiesz. Na farmazonie, wiesz. Na farmazonie, nie? Chciałeś mi? Tak. Cieszę się. Może chcesz jakiegoś hitara. Hello, Ricardo! Ricardo Nuno dos Santos! The best of the best. Portugal player. Portugalia jutro odpada. Z Polską. Go to dom. You have too much confidence, man. Be careful, this is very dangerous. Pass done, you pass know? Done. Pass done. Yes. I think pass done. Wy macie Cristiano, my mamy pass done. Pass done. Good.